Jeśli chodzi o wypowiedź Zbigniewa Macheja, który mówi, że język potrafi zmienić rzeczywistość, to ja bym chciał, żeby Zbigniew Machej miał rację. Poezja to jest takie coś, co jest z lewej równo z prawej poszarpane. Ja piszę właściwie z powodów osobistych i tak naprawdę dla siebie i dla paru osób. Jest oczywiście i ona literatura ideologiczna, stawiająca sobie jako przedmiot ideę. I to jest fakt. Na przykład poeci, którzy są związani z Frondą. Bardzo wyraźna idea. Tam właściwie przestaje być ważna poezja, tam jest tylko idea. Z tym, że ja wolę tego typu ideę w wykonaniu, może nie w wykonaniu, ale w formie na przykład psalmów, z księgi psalmów, to rozumiem. Kiedy autor tam, nie wiem, 20-30-letni pisze o tych samych rzeczach, tylko próbując stworzyć na ten użytek jakiś taki bardzo zresztą prymitywny język poetycki, to ja już tego nie biorę. Mnie to nie interesuje. Ja bym oczywiście chciał, żeby nastąpiła jakaś rewolucja literacka, ponieważ takie rewolucje są strasznie ciekawe. I wtedy jakoś robi się ruch, robi się głośniej. Czyta się z większym zainteresowaniem, ale czytałem ostatnio tekst Karola Majszewskiego, który bardzo dokładnie przygląda się na przykład osobom urodzonym już nawet w latach 80., które wydają pierwsze książki. I Karol Majszewski napisał wyraźnie, że on nie widzi żadnej rewolucji, że najnowsza poezja robi się, jak on to bardzo ładnie określił, poeta pisze wiersz, załatwia jakąś sprawę i idzie do domu.